Zabójstwo Polaka w Holandii. Zatrzymano podejrzanych. Holandia. Policja aresztowała podejrzanych o zabicie 31-letniego Polaka. W mieszkaniu Woudewater w centralnej części Holandii w wyniku dźgnięcia nożem zmarł 31-letni Polak. Policjanci aresztowali na miejscu 9 osób narodowości polskiej. Policja w Utrechcie informuje, że mężczyźni w wieku od 22 do 48 lat zostali zatrzymani w celu ustalenia, kto dokonał zabójstwa. Do feralnego zdarzenia doszło w niedzielę rano. Funkcjonariusze zostali powiadomieni o awanturze i po przybyciu na miejsce zastali ciężko rannego mężczyznę. Ratownicy medyczni nie byli w stanie uratować 31-latka. Podejrzani pozostają w areszcie. Wciąż nie jest jasne, co dokładnie wydarzyło się w domu, powiedział telewizji RTL Utrecht rzecznik policji. Wszyscy podejrzani pozostają nadal w areszcie, mówi funkcjonariusz.